każdy za to w owocie w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Jest taki. Taka dobra rzecz, którą każdy chrześcijanin może praktykować, to jest badanie Jezusa. Troszkę o tym wspomniałem u nas w kościele w tę niedzielę, że kiedy widzisz, że w twoim życiu są rzeczy, które nie przemknę mimo twoich modlitw, mimo tego, że wierzysz. Mimo tego, że wiesz doskonale, że w prawidłowym miejscu jesteś. To jest to moment, w którym trzeba zrobić to, co zrobił Jezus. Jezus raz przez swoją służbę coś zrobił. Przez całe 3,5 roku. Zrobił tą rzecz tylko raz. Może inaczej. Raz jest ona odnotowana w Biblii. Być może to miało miejsce więcej raz, ale jest to odnotowane tylko jeden raz. Wskazuje nam ta informacja, że było to tylko raz, że jest to coś rzadkiego. Otóż Jezus raz tylko nie modlił się modlitwą wiary. Podstawą funkcjonowania wierzącego w Boga człowieka jest modlitwa wiary. Czyli ja wierzę w to, co powiedział Bóg. Wiara jest pewnością, a więc nie mam wątpliwości w związku z tym, że to, co powiedział Bóg, jest prawdziwe i ostateczne. Jeśli są wątpliwości, stoją zatem duchy niedowiarstwa, trzeba je związywać, odpychać i stawać w wierze do osiągania stanu ostatecznej pewności. Nie na poziomie intelektu. Intelekt zawsze będzie krzyczał. Ale w tym miejscu, którego nie widać w naszym duchu, w miejscu, gdzie nie umiemy powiedzieć, dlaczego jesteśmy pewni. Nie możemy powiedzieć, że zrozumiałem to i dlatego jestem pewny, ponieważ ja wiele rzeczy nie rozumiem, a jestem ich pewny. Ale ich nie rozumiem. Czyli rozumem ich, nie mogę przyjąć. Ale jest jeden motyw, gdzie Jezus jest w stanie największego nacisku psychicznego przez całą swoją służbę. I nie jest to kuszenie na pustyni, ponieważ tam Jezus zwycięża. Bez mgnienia oka staje w wierze na Bożym Słowie, cytując diabłu w twarz Boże Słowo. Więc widzimy, że on się modli modlitwą wiary. Przez całą jego służbę Jezus się modli modlitwą wiary. Za pomocą modlitwy wiary wchodzi na wodę i nią idzie. Za pomocą modlitwy wiary patrzy w niebo i rozmnaża chleb. Cały czas trwa w wierze. Ale przychodzi jeden moment, kiedy znajduje się w ogrodzie Getsemane. I tam następuje załamanie jego wiary. I ludzie się boją tak myśleć, że Jezus miał załamanie wiary. Ja się nie boję tak myśleć, bo Jezus był człowiekiem. On się wyrzekł bóstwa i stał się człowiekiem. I doświadczył wszystkiego za wyjątkiem grzechu. Co to znaczy? To znaczy, że załamanie wiary to nie grzech. Załamanie wiary nie jest grzechem. Wiecie, co jest grzechem? Niezrobienie niczego z załamaniem. To jest grzech. Bo widzimy, co Jezus robi. Jezus jest załamany w ogrodzie.
Dlaczego on jest załamany? Przez 3,5 roku idzie i proklamuje do swoich uczniów, że idę na krzyż, a potem stanę z martwych. Amen? Mówi to z pełną pewnością. Jest przekonany już o tym, że jest Mesjaszem. Dowiaduje się o tym z pism. Niektórzy myślą, że Jezus raptem się dowiedział, że jest Mesjaszem. Nie. Jezus badał pisma. Jezus dochodził do tego, że jest Synem Boga. Jemu coś nie trzasnęło w głowie z piątku na sobotę i się zorientował, że jest Bogiem. Nie. On dochodził do tego. Studiował pisma i dochodził do tego. W wieku 12 lat widzimy, że on już jest świadomy pewnych rzeczy, ale jeszcze nie do końca. Jeszcze jego służba się nie rozpoczyna. Do 30 lat idzie, prawda? Dopiero w wieku 30 lat Jezus jest na tyle świadomy tego, że jest Bogiem, że jest Synem Bożym, że jest Bogiem w ciele, tak? Że rozpoczyna swoją służbę. To trwa, to trwa. Ale tam w ogrodzie Getsemane Jezus jest załamany i po raz pierwszy mówi coś przeciwnego do tej swojej pewności. Mówi: Ojcze, jeżeli to możliwe, niech mnie to ominie. Co to jest? To załamanie wiary. Jezus jest wtedy bardzo obciążony. Ataki demoniczne są bardzo silne. Chcę ci przypomnieć twoje życie i różne sytuacje w twoim życiu. Wiele lat jesteś wierzący. Zdobyłeś już w wierze mnóstwo rzeczy. Przyjąłeś wiele uzdrowień. Przyjąłeś uwolnienia, różnego rodzaju przełomy. Ale kiedy przychodzi załamanie wiary, stajesz się bezradnym człowiekiem. Płaczesz i cierpisz. I wielu pyta: Boże, dlaczego? Co się ze mną dzieje? Przecież nie odwróciłem się od Ciebie. Przecież nie zszedłem na złą drogę. Przecież nie trwam w grzechu. Czemu mi się to przydarza? Czemu nie mogę tyle czasu sięgnąć swojego przełomu? Ale zamiast tego trzeba zrobić to, co zrobił on. Pomodlił się nie modlitwą wiary, tylko modlitwą poddania. Oto jedna w jego historii odnotowana w Biblii modlitwa poddania. Jego wiara jest załamana. On wierzy tylko wtedy w jedną rzecz, że jest Bóg. Że jest Bóg. On wierzy, ten Bóg jest jego ojcem. On tam pada obciążony i mówi: jeśli to możliwe, niech to mnie ominie. Lecz nie to, czego ja chcę, lecz czego Ty chcesz. Jak wiecie, wiara jest pewnością i Bóg nie czyni niczego, jeśli wcześniej tego nie objawi Tobie i nie wprowadzi tego w Ciebie jako chcenie. Bo Bóg jest tym, który daje chcenie i wykonanie. A więc ciągła modlitwa, mówiąca: niech będzie wola Twoja, to jest bzdura. Chrześcijanin idzie i postępuje zgodnie z wewnętrznym przekonaniem, które ma od Świętego Ducha. I to jest chodzenie w wierze. Ale w tym stanie załamania Jezus już tak nie mówi, tylko mówi: teraz Ojcze, to ja mam takie zamieszanie, ja mam taki nacisk na psychikę, że ja wiem tylko jedno, że Ty jesteś Bogiem i jesteś moim Ojcem. I wszystko inne jest we mnie bardzo mętne. Ile razy w życiu miałeś tak, że wszystko Ci się mąciło? Znałeś prawdy Boże. Wiedziałeś, jak to wszystko wygląda. Ale miałeś mętlik w głowie. I jeżeli to, że miałeś mętlik w głowie, to nie był grzech. Grzech się pojawiał wtedy, kiedy z tym mętlikiem zaczynałeś żyć na co dzień. Bo zamiast żyć z mętlikiem na co dzień, pada się na kolana i się mówi: Ojcze, teraz mam mętlik. Nie za tym, co ja chcę, bo mam straszny mętlik. Ale co Ty chcesz? I wierzę teraz, Ojcze, że obojętnie, co się wydarzy w tym momencie, tak? To to będzie manifestacja Twojej mocy. I to jest modlitwa poddania. I chcę Wam powiedzieć, że sytuacje, w których się znajdujecie, są bardzo, bardzo, bardzo różne.
I różne religie będą mogły wam chcieć przetłumaczyć, dlaczego tak jest. Natomiast ja powiem tak. W ogromnej ilości przypadków w ogóle nie ma odpowiedzi. I szukanie odpowiedzi jest głupotą, bo nie wszystko się powie. Nie wszystko się zrozumie. Natomiast modlitwa poddania jest bronią, którą posiadasz i którą możesz użyć. Modlitwa poddania. I chcę, żebyś wiedział to na samym początku, że jakakolwiek sytuacja jest dzisiaj w twoim życiu, to pierwszą rzeczą, co zrób, to nie chodź w zamieszaniu, tylko powiedz: ja, Ojcze, dzisiaj poddaję się absolutnie Tobie. W ogóle nie bój się tego. Nie bój się, że nie czujesz, że wierzysz. Nie bój się takich różnych rzeczy. Ja wielokrotnie staję przed Bogiem w sytuacjach, w których modlitwa poddania zmienia wszystko. Ona nie jest stałą modlitwą. Stała modlitwa to modlitwa wiary. Dzisiaj mam coraz mniej zamieszania w życiu. Ale czasami jeszcze się zdarza, że klękam przed Bogiem i mówię: nie wiem, Ojcze. Zazwyczaj wiem. No ale dzisiaj nie wiem. I niech będzie to, co Ty chcesz. I nie boję się wstać z kolan i iść. I nieważne, co się wydarzy. Bo załatwiłem coś modlitwą poddania. Dlatego chcę, żebyś porzucił taką myśl o tym, że coś jest niedobrze, jeżeli wiesz, że wszystko jest dobrze. Jeżeli wszystko jest dobrze, ty wiesz, że jest dobrze w twoim życiu, to nie szukaj dziury w całym. Niech to po prostu ta modlitwa poddania po prostu zmienić. Bo poprzez modlitwę poddania wyjdziesz z każdej formuły zamętu, która istnieje w tobie. Każda formuła zamętu. Ja ostatnio siedząc przy stole zacząłem, że moje myśli, pewnie jak trochę śledzicie to, co się dzieje u nas, to, co się dzieje w zespole, to wiecie, że w ostatnim czasie mieliśmy różnego rodzaju zamęty również w kościele w Warszawie. Podchodziło sporo ludzi. Natomiast ja w 95% przechodziłem te wszystkie rzeczy w wierze. Ale znajdowały takie załamania, myślę. Małe załamania. One szybko się kończyły. To były kwestie czasami minut, rzadko godzin. Ale były. I kiedyś się na przy stole zauważyłem, że moje myśli po prostu wędrują w ciemne miejsce. One idą w jakieś ciemne miejsce, w miejsce niepewności, w miejsce chaosu i zamętu. Zacząłem się wtedy modlić w innych językach i wiedziałem, że się modlę modlitwą poddania, bo modlitwa poddania ona ma różną formę. Zacząłem się modlić w innych językach i usłyszałem głos Ducha Świętego. I on powiedział do mnie: zobacz, co się dzieje. I zauważyłem, że moje myśli przechodzą z miejsca ciemnego w miejsce jasne. W jednej chwili. W jednym momencie. Bóg mi pokazał, jaką władzę mam dzisiaj w swoim duchu, ile tylko stoję na mocnym, prawdziwym gruncie. W czasie, kiedy od nas zaczęli odchodzić ludzie z uwagi na prawdę, z uwagi na to, co do nich mówiliśmy. Jednocześnie zaczęli przychodzić inni ludzie. Iluś ludzi nie zmniejszyło się. Na niedzielnym nabożeństwie, które mieliśmy już teraz w nowej sali, było więcej ludzi niż na poprzednim. Zrobiliśmy wielką przeprowadzkę. Przeprowadziliśmy w ciągu lipca cały kościół z małej sali na salę czterokrotnie większą. Zaczęło być coraz więcej pieniędzy w kościele.
Jak tylko ludzie zaczęli odchodzić z kościoła, zaczęło być więcej pieniędzy na koncie, więcej pieniędzy w koszyku. Bez żadnych problemów mogliśmy obracać już pieniędzmi, którymi wcześniej nie mogliśmy obracać. Bóg stoi po stronie prawdy. Jeżeli jesteś w prawdzie, to nieważne, jaki zamęt się pojawia w twoim życiu. Ważne jest, żebyś za nim nigdy nie poszedł. Żebyś korzystał z każdego możliwego narzędzia. A modlitwa poddania jest jednym z tych narzędzi. Nie panikuj, kiedy jest trudno. Nie panikuj. Mój ojciec był ratownikiem, zawodowym ratownikiem. Świetnie pływał, był ratownikiem morskim również. Jedną z rzeczy, którą pamiętam, którą mi opowiadał, to było, że największe problemy były z ludźmi, którzy panikowali podczas, kiedy on próbował ich ratować. Często musiał ogłuszać tych ludzi. Często musiał noc złamać komuś, żeby uratować pożycie. A więc nie panikuj, tylko zrozum, że jeżeli fundament jest w twoim życiu mocny, to każdy zamęt, on ma swój koniec, a narzędzie do zamknięcia tego zamętu jest w twoim zasięgu. Nie jest gdzieś daleko. Nie jest gdzieś odciągnięte o lata. Jest gdzieś blisko. Gdzieś w zasięgu twojej modlitwy. Ojcze, ja nie wiem, czego ja chcę. Ja nie wiem, co ja mogę. Ucieka mi wszystko dziś. Mimo, że wiele lat chodzę w wierze i zwyciężałem z Twoim Świętym Duchem mnóstwo razy, ale dziś nie wiem, jak się mam zebrać do kupy. Niech będzie wola Twoja. Myśli, biegnijcie w miejsce świata. I taki chrześcijanin, to jest chrześcijanin, który się nazywa fundamentalistą. To jest fundamentalista. Ja ten wstęp wam robię, żeby pokazać wam pewien mechanizm działania fundamentu. Fundament jest najważniejszą rzeczą, która jest potrzebna przy budowie domu, jest najważniejszą rzeczą, która jest potrzebna przy budowie naszego życia. Wszystko może się później zdarzać, ale jak fundament jest mocny, to wszystko wytrzyma. I wy musicie położyć największy nacisk w swoim życiu na to, aby fundament był nienaruszalny. Dlatego obowiązkiem waszym jest złożenie do kupy wszystkich fundamentalnych nauczeń, głoszeń, poselstw, objawień. Wiele innych rzeczy musi iść na bok. Nie trzeba szukać niepotrzebnych rzeczy. Trzeba się skupić na fundamencie. Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale 24 wersetu jest napisane tak. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i bez bramy rzeki. I powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki, pojawiły się wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. Pierwsza rzecz to jest taka, że to jest mit, że chrześcijanin nie ma problemu. To jest mit. To mitologiczne myślenie. Takie, to jest tak zwane myślenie życzeniowe. Wiecie? Myślenie życzeniowe to jest takie, że człowiek sobie czegoś życzy bez względu na to, czy to jest urojenie, czy to jest prawda. Wielu ludzi, w ogóle chrześcijan, to uważa, że wiara polega na myśleniu życzeniowym. Panie, chciałbym założyć biznes. Rozumiesz? Mam ci przykład. U nas w kościele robimy warsztaty przedsiębiorczości. Ludzie chcą mieć pieniądze, tak? Bo usłyszeli doktrynę, która jest bardzo prawdziwa, tak? Że Chrystus stał się Bogiem, abyśmy bogactwem Jego byli ubogaceni. Jak najbardziej to jest prawdziwa doktryna.
Mamy prawo do tego, żeby być milionerami. To w ogóle Bóg, to Bóg bardzo chce, żebyś miał pieniądze. To dużo, nie? Więcej w ogóle niż możesz wydać. W ogóle Bóg. Kielich mój przelewa się dawno. W ogóle mój, ale przelewa. Wiesz, że się przelewa kielich? Znaczy, jak ktoś ci nalewa do szklanki, się wylewa na ziemię, się marnuje. Ty, to taki jest Bóg. W ogóle wiecie, o co chodzi? Bóg to jest Bóg marnotrawny. To jest w ogóle to, to my w naszej głupocie, tej mentalności biedy, to zbieramy każdą rzecz, którą tam po prostu rozumiesz. Coś, każdy z nas to ma, rozumiecie? Wiecie, że to jest ubóstwo. Ubóstwo. Wczoraj siedzimy w McDonaldzie, bo to ubóstwo tak puka do człowieka. No to mnie wczoraj zapukało, mi w głowę ubóstwo. Siedzimy, wziąłem sobie taki w ogóle kurczaki, tak? I zjedliśmy, było 5 torebek, zjedliśmy 3 torebki za gardło. Tak, trzymał te 2 torebki. Mówię, kurczę, szkoda mi tych torebek z tymi kurczakami. No dobre kurczaki. No nie ma tu komu dać tych kurczaków. On dał komuś tych kurczaków. Taka myśl w ogóle, ale w ogóle to, dlaczego chcesz dać komuś też kurczaki? Ja mówię, tak, ja nie wiem, dlaczego to jakieś ubóstwo do mnie pucha tutaj. Wziąłem po stadionie, no na koszu, na śmieci, poszedłem, wiesz, to puka ubóstwo. My tak jesteśmy nauczeni, nas tak nauczyło, ta bieda nas tak nauczyła, rozumiecie? Tylko, że bieda jest od diabła, nie od Boga. Tak? Nas tak nauczyła to rozumieć, ludzie, którzy wojnę przeżyli w ogóle do człowieku. Ta moja babcia, jak ja patrzyłem do człowieku, na początku miała podarką, znaczy rajstopę, bo rajstopy były pocięte, bo to sznureczki były robione. Zawsze był w domu sznureczek, to ci tam jest niezbawne. Tam każda rzecz była, rozumiem, o co chodzi, i to potem sznurek mogłeś kupić za takie psie pieniądze, że się w pale nie mieści, a babcia zawsze miała człowieku całą, ona to faworki nazywała. Ona to miała całą torbę tego dziadostwa. Rozumiesz, o co chodzi? Ja to jak dziś pamiętam, ja to Bóg w głowie zostawił. Mamy taką mentalność, bo my nie rozumiemy, że Bóg to jest Bóg obfitości. W ogóle wiesz, tylko że jak się nie wyzbędziesz w mentalności dziada, to obfitość do niego nie może. Przecież się nie zdarzyło, żeby dziad pieniądze miał. Dziadowi to możesz w ogóle nawalić w kieszeń. Wiecie, udowodniono, że na świecie jest tyle pieniędzy, że każdy człowiek może mieć po 100 tysięcy dolarów. Rozumiesz, to tak w ogóle na luzie, tak? Ale też socjolodzy udowodnili, że 90% tych ludzi je przetraci. Nigdy, nigdy nie zrobią z tego interesu. Nigdy. Rozumiecie? Przeżrą, przepiją, przetracą. Rozumiesz? Tak robią ludzie. To jest mentalność w ogóle nędzy, w ogóle, która funkcjonuje. To 8% ludzi na świecie rządzi finansjerą. Rozumiecie? 8%. Ale nie dlatego, że to jest, chcę wam coś powiedzieć, to nie jest niesprawiedliwe. Taka jest ludzkość. Ponieważ 92% ludzi na świecie to utracjusze. Którzy myślą, że może by to brzuch napełnić. A biznesmen nie myśli, żeby brzuch napełnić. Biznesmen nie myśli. Biznesmen myśli pieniądze. A teraz człowiek myśli tak. Wiem, Panie Boże, że ja mogę być bogaty i mogę mieć pieniądze. To teraz tak. W imieniu Jezusa ogłaszam, że ja będę bogaty. A to nie jest fundamentalne. Bo gdyby on zaczął się modlić, to wiecie, co by usłyszał od Ducha? Koleżko, idź do szkoły. Skończ jakiś kurs. Chociaż na widlach skończ kurs. Zróbmy tak. Pobłogosławię ci 750 zł na kurs w ustawie. Zrobisz ten kurs. Pobłogosławię ci, że dostaniesz pracę za 2,5 tysiąca. Odłożysz sobie z tych pieniędzy 750 kolejne i zrobisz sobie kurs na HDS-a. Rozumiesz? Pobłogosławię ci, że dostaniesz pracę za 4800 na HDS-ie. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to już jest poza funkcją umysłową przeciętnego chrześcijanina. Dlaczego? Bo jest brak fundamentalnych nauczeń. Ludzie nie rozumieją na przykład, że Bóg działa odcinkowo. Gdzie to jest napisane, że Bóg działa odcinkowo? Księga Jozuego. Bóg mówi do Jozuego tak. Tam, gdzie postawisz swoją nogę, tam będę. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że tam, gdzie jej nie postawisz, tam nie będę. Tylko na tym odcinku zadziała Jozuego. Tyle, co ty się ruszysz. Ruszysz się dalej? Będę działał dalej. Jakież to sprzeczne z myśleniem przeciętnego chrześcijanina, który mówi, mogę być bogaty. Ja mówię, możesz być bogaty.
Robimy w Kościele warsztaty przedsiębiorczości. Uczymy ludzi przedsiębiorczości. Pan mnie nauczy. Nic cię Pan nie nauczy, bo Pan ci dał mnie. Żeby ci zorganizował warsztaty przedsiębiorczości. Proste jak trud. Bóg chce, żebyś był milionerem. Idź na warsztaty. Prowadzone warsztaty, człowieku, 6 osób. 6 osób? Rozumiesz? 5% kosztów. Na przykład. Bo my wierzymy w wymianę krzyżową. Chcę ci pokazać, co to znaczy być fundamentalistą. Fundament musi być mocny. To jest opis dwóch domów, dwóch budowniczych. Jeden buduje, to jest opłoka, to nie na opłoce, na twardym gruncie buduje. Na twardym gruncie. Wiecie, jak byliśmy ostatnio w Izraelu, to specjalnie pojechaliśmy, bo ja lubię tam pojechać, tam jestem, w te miejsce, gdzie stał dom Piotra. Tam teraz Kościół katolicki stoi na tym miejscu. Ale tam jest w ogóle ciekawa rzecz, bo to jest to miejsce, gdzie Jezus to głosi. To on głosi na tej plaży, nad jeziorem Getsemanii. Nad jeziorem Genezem. On to głosi tam. I on mówi, i tam jest miejsce po starym domu ojca Piotra. Dzisiaj to jest miejsce, gdzie jest tam ten stał dom, czyli dom, w którym się Piotr wychował. I ojciec Piotra to był stary rybak. I to jest niesamowite miejsce, bo tam jest plaża piaszczysta i w pewnym momencie z plaży tam wystaje mniej więcej tej wysokości odłam skalny wielkości połowy tej sali. No może 2/3. I to w tym miejscu stary ojciec Piotra zbudował dom. Na tej skale. Tutaj trzymał łódkę i to ze wody. I kiedy to jezioro zbierało, to nie zalewało mu domu. I teraz Jezus stoi tam na tej plaży i tłumaczy im, jak czeleńczu na miedzy. Na skalę się buduje dom. Wtedy woda go nie zaleje, a wiatr go nie rozwali. On praktycznie to pokazuje. Tak się to bardzo można dotknąć. Wiecie, jakie są praktyczne nauczania? To jest szok trafka. On nie tam chodzi, on nie wymyśla niczego. On bardzo pokazuje. Tak się buduje dom. Zobaczcie, tutaj ojciec Piotra dobrze zrobił. Dlatego tego Piotra to później nazywa, mówi, to ty będziesz Piotr, czyli ten odłamek skalny. On to wszystko kręci wokół jednej formuły, którą można zobaczyć. Kiedy mówię do was o fundamentalnych nauczaniach, o fundamentalnym podejściu do chrześcijaństwa, o zbudowaniu mocnych podstaw, to mówię wam z praktycznego punktu widzenia. Ja od 2001 roku zacząłem budować fundament i zbudowałem bardzo silny fundament. Dlatego nawet w kryzysowych sytuacjach moje zawirowania to są kwestie minut, najdalej godzin. Rozumiecie, o co chodzi? Ja sobie w ogóle nie wyobrażam, żeby jeden dzień, posłuchajcie, jeden dzień chodzić w zamieszaniu. Ja nie miałem przypadku przez wiele lat, żeby jeden dzień chodzić w zamieszaniu. Dlaczego? Bo ja na skalę zbudowałem swój dom. Na skalę to nie oznacza, że na Chrystusie budujemy swój dom, bo to jest mylne pojęcie. Tu chodzi o fundamentalne nauczania Chrystusa, a nie, że ja jestem nawrócony, bo ja znam kupę ludzi odrodzonych w Bożego Ducha, którzy budują na piasku. Na piasku. Ja jestem ultracharyzmatykiem. Ale do głowy mi nie przyszło, żebym budował na charyzmatę. Mnie do głowy nie przyszło, żeby budować na darach duchowych. Bo dary duchowe to są narzędzia. To jakbyś dom zaczął budować, to bym ciebie włożył grunt francuski, wiertarkę, frezarkę i z tego i na tym byś dom chciał zbudować. No nie zbudujesz na narzędzia. Mogą być super narzędzia. Mogą być najdroższe w tym narzędzia, nie zbudujesz na nich. Musisz zbudować na czymś, co jest mega twarde. Żelbeton, bardzo dobra rzecz, prawda? Druty stalowe zawsze wtopione w beton. Jakieś to jest brzydkie, jakieś to jest nieprzyjemne. Jakie to się ma, to się w ogóle nie, to jest niefajne. To nie fajna rzecz. Fajne to są karton gipsy, fajne to są w ogóle bajery różne, co się później tam robi, nie? Ale ten fundament, tak naprawdę potem to się nie widzi tego fundamentu. Mieszka się w tym domu przez lata, a nikt fundamentu nie widzi. Ale to fundament trzyma domu.
Fundamentu nie trzeba oglądać. Ja dzisiaj nie oglądam swojego fundamentu. Ja nie chodzę każdego dnia i nie wyznaję fundamentalnych rzeczy. Ja je włożyłem w siebie, rozumiecie? Tak jak się wkłada jedzenie w środek. Jak ja złapałem jakąś fundamentalną prawdę, to się do niej przystałem jak pijaka, to ty tylko tak. Jak głupi. Tak jak kiedyś złapałem fundamentalne nauczania na temat uzdrowienia, że prawda w dziesięciach Jezusa jest moje uzdrowienie. Ja się do tego przystałem jak pijak. Rozumiecie? Ja pamiętam, jak miałem temperaturę, to się przeziębiłem, miałem temperaturę. Siedziałem, ogłaszałem słowo. Mierzyłem temperaturę. Ogłaszałem słowo. Co pół godziny wyjmowałem. Kreska mnie. Całą noc siedziałem i ogłaszałem słowo. Bo ja wiedziałem, że w ramach miesiąca Jezusa jest moją uzdrowienie. Rozumiecie? Jak ja się uparłem, to ja to zrobię. Jak ja się dowiedziałem o takim fundamentalnym nauczaniu, że mam iść i głosić Ewangelię, to zacząłem głosić Ewangelię. Nie od przypadku do przypadku. Kupiłem sobie głośnik. Normalnie pracuję. Z akumulatorem. Rozumiecie? Wsiadaliśmy w samochód z moją żoną i z małą Sarcią i jechaliśmy do Warszawy głosić Ewangelię. Był taki rok, gdzie tydzień w tydzień jeździliśmy do Warszawy głosić Ewangelię tylko ja, Agata i mała Sara. Nikogo nie prosiłem, chodź, pójdziemy tu głosić. Nie, ja wyznaczyłem w domu dzień głoszenia Ewangelii. Jedziemy, co robimy we wtorek? To co zawsze. Wsiadamy w samochód i jedziemy głosić Ewangelię pod galerię handlową. Fundamentalna rzecz. Ja nie miałem planów na wtorek czy na poniedziałek. Nie. Ta rzecz to był fundament nasz. Jak zrobiliśmy grupę domową w naszym domu, ja, Agata, moja mama, nasz syn i mała i Sarcia, 6 osób, poniedziałek jest grupa domowa u nas. Ja nie wiedziałem, kto przyjdzie na grupę. Mnie nie obchodziło, kto przyjdzie. Sara od małego była uczona tego, że Kościół jest święty. U nas się zaczynała grupa o godzinie 19:30 w domu, lata temu. Sarcia była malutka. Jak chciała wyjść z siku, to ja powiedziałem tak, wychodzisz z siku, małe dziecko, to będzie, nie wiem, 2 lata, 2,5 roku. Ja mówię, siku robisz przed grupą lub po grupie. Sara od urodzenia, ona siedziała, w ogóle wiesz, my uczyliśmy dzieci szacunku dla słowa, szacunku dla namaszczenia, szacunku. Ja potrafiłem przerwać grupę, iść w łoń Sarze na tyłek, jak miała 3 lata, tak? I ona wracała z powrotem, siedziała, ja mówię, szanuj Kościół. Dzisiaj ludzie mówią, że mamy córkę, że nasza córka jest wzorem. Przecież. Jest odrodzona z Bożego Ducha, ochrzczona w Duchu Świętym, ma 10 lat, tak? Chodzi z Bogiem. Jak ostatnio, i ostatnio podeszła do kogoś w kościele i zapytała, czy kompleksy to są takie małe zwierzątka. Bo ona nie wie, co to są kompleksy. Ona nie wie, ona nie czai, w ogóle wiecie. Ona nie wie, co to jest odrzucenie, ona nie wie, co to jest poniżenie, ona nie wie, co to jest sieroctwo, ona nie wie. Ale to grunt, silny, mocny fundament, na którym zostało coś zbudowane. To zostało wprowadzone do naszego domu. Potem to zostało wprowadzone do kościoła pierwszego, do następnego. Potem do zespołu, wszędzie. Fundament. Kto na mocnym fundamencie zbuduje swój dom? Nic go nie ruszy. Nie ruszą go zranienia, bo z nich powychodzi. Nie ruszą go demony, bo je przegna. Nie ruszą go ludzie, tak? Bo będzie na tyle mądry, że przewrotnych i złych wyczuje na odległość. Nie ruszy go fałszywa nauka, nie ruszy go religia, nie ruszy go humanizm, nie ruszy go grzech. Nie ruszy go. To mnie interesuje. Rozumiecie? Mnie to interesuje. Mnie interesuje takie przeżycie życia na ziemi. Takie coś mnie interesuje.
Dlatego jestem fundamentalistą. Dlatego chcę wam to pokazać. Jak ważną rzeczą jest to. Chcę, żebyście nie nudzili się budowaniem fundamentu. Chcę, żebyście nie szukali nigdy wrażeń dziwacznych. Budujcie swoje życie w ten sposób, żeby miało twardy grunt. Niech wszystko zawiedzie dookoła, a wy zostaniecie. Ludzie, mnie dzisiaj można rzucić do jakiegokolwiek kraju na świecie. Ja tam zacznę zabudować Królestwo Boże. Ja mogę nie znać języka, mogę nie znać nic. Ja pojadę na pustynię i założę kościół. Ja będę ewangelizował Beduinów, człowieku i innych. Rozumiesz, ja to zrobię. Ja zaraz tam pójdę, zaraz kogoś uzdrowię, zaraz kogoś wypędzę demony. Rozumiesz? Zaraz coś zacznę budować. To samo jest ze sferą finansową. Obojętnie gdzie pojadę, to rozpocznę interes, jak będę chciał. Dlaczego? Dlatego, że mam silny fundament. Nie gniewam się w ciele. Nie mam fochów. Nie mam pretensji do ludzi. Rozumiecie? Nie szukam swego. Śmieje się diabeł w twarz, zamiast się martwić. To są fundamentalne rzeczy. Jeżeli zbudujesz silną, fundamentalną konstrukcję, na przykład to, że Bóg cię nie zostawi i nie opuści, to w ogóle zrozum. To jeżeli ty masz taki fundament, że Bóg mnie nie zostawi i nie opuści, to ja się pytam, co tobie może się stać, jak ty masz taki fundament. Mąż cię zostawia, żona cię zostawia, ktoś się rani, odchodzą od ciebie, a ty wiesz, że nigdy w życiu Bóg cię nie zostawi i nie opuści. Powiem ci więcej. To, że cię nie zostawi i nie opuści, to jest jedna rzecz. Jest dalej. On będzie wynagradzał twoje życie. Następny fundament. Znaczy, twoje życie nie będzie byle jakie. Twoje życie będzie dobre. Dobre życie. Fundament. Fundament taki, że nie zamierzam się rozchorować. To nie to, że ja zamierzam być uzdrowiony. Ja nie zamierzam się rozchorować. Mam 46 lat i nigdy nie byłem w tak dobrej formie, jak jestem teraz. Nigdy. Nigdy nie byłem tak silny, tak odporny. W ogóle na to na wirusy, na inne rzeczy. Potem fundamentalne rzeczy, rozumiecie, o co chodzi? Fundamentalne. Fundamentalne. Na przykład to, że Bóg jest prawdomówny. Prawdomówny. Jeżeli On coś powie, to jest prawda ostateczna. Chcę wam to pokazywać, bo to są tak ważne rzeczy. Wiecie, my na to naciskamy, do nas się ciepiają, a co wy tylko o tym, a co wy tylko o tym. Ja mówię, bo to są rzeczy fundamentalne, człowieku. Przecież jak my zbudujemy na tym, to tu się nie zachwieje. Wiecie, jacy są chrześcijanie chwiejni? To jest w ogóle, większość chrześcijan są chwiejni ludzie. Chwiejni. Wylęknieni. Jak ja mało odważnych chrześcijan spotkałem ludzi. Ja więcej odważnych ludzi w świecie znam niż chrześcijan. W ogóle ludzie w świecie odważnie robią rzeczy. Znowu słyszycie takie rzeczy, a chrześcijanie się ciągle trzęsie. Czy to jest od Pana? Bo jak nie od Pana, to się stracza resztę. To przyjdzie diabeł i mi wszystko zniszczy. A ludzie ze świata idą jak przecinaki człowieku, ja nie wiem, rozumiesz? Jezus w pewnym momencie staje i na to wszystko i patrzy, mówi, synowie tego świata są przebiegliejsi niż synowie królestwa. W ogóle to, rozumiesz? I to nie jest doktryna, to co on mówi, tak? Tylko to jest sarkastyczne podejście do zjawiska w ogóle. On w ogóle się patrzy na to i mówi, no ludzie, no kurczę, no z Bogiem chodzicie. A zobaczcie, jak jest was stan. Ludzie ze świata lepiej sobie radzą. Dlaczego? Bo chrześcijanie nie mają zbudowanych silnych fundamentów. Bo chrześcijanie tak myślą, że jak nie czują wewnętrznego komfortu, które nazywają pokojem, to pokój nazywają. Jak ja nie mam pokoju, to nie jest od Pana. Ja mówię, czyś ty zgłupiał. Jak gdybyś się zapytał ludzi, to na krzyż szli kiedyś, czy oni pokój mieli wewnętrzny, to ja nie wiem. To teoria jest, rozumiesz, o co chodzi? Byś zapytał ludzi, którzy byli na arenie, wystawiali, żeby ich
mamy. Ciekawe, czy oni mieli pokój wewnętrzny. No weź. Słowo, które mówi pokój wam przyniosłem, tak? To nie oznacza spokoju wewnętrznego, tylko pokój z Bogiem. Pojednałem was z Bogiem. Pokój a spokój to są dwie różne sprawy. Wprowadzenie Boże w ogóle nie jest związane z tym, że masz wewnętrzny pokój. To jest jakiś element takiego wewnętrznego uspokojenia, który się jakby wtłacza w inne produkty. Tak? Bo ja wielokrotnie wykonywałem dzieło Pańskie, a w środku wszystko we mnie się trzęsło. Kiedy po raz pierwszy chodziłem, pierwszy raz, kiedy chodziłem głosić publicznie, ludzie, ja nie miałem żadnego wewnętrznego spokoju, ja się trząsłem. Pamiętam, jak dzisiaj pierwszy raz wyszedłem głosić Ewangelię, ja się trząsłem, wstydziłem. Wiecie, co ja zrobiłem? Poszedłem na dworzec centralny, wziąłem taką torbę jak Świadek Jehowy. W ogóle wyglądałem jak Świadek Jehowy, czyli pełno traktatów. I poszedłem na pociąg, co z Białegostoku przyjechał akurat, ustałem, zamknąłem oczy, bo się wstydziłem, że tam stoję. Wstydziłem się, że tam stoję, po prostu jednym okiem tylko patrzyłem i rozdawałem traktaty, trzymałem, kto weźmie z ręki, brałem następny, do takich kochań. Ale ja wiedziałem, że jak ja nie pójdę głosić Ewangelii, jak ja sam tego nie zrobię, ja sam, rozumiecie, o co chodzi, to ja nigdy się nie przełamę. W grupie okej, tam gdzieś się zawsze schować. Ale torba traktatów, gdzie wie, poszedł. Czy się bałem? Bałem. Wstydziłem? Wstydziłem. Jak ja bym patrzył na to, jak ja się czuję, no to człowieku, ja mieszkam, wy mieszkacie w małej miejscowości, ale ja mieszkam jeszcze mniejszy. Ja mieszkam w miejscowości, co ma 8 tysięcy ludzi. I mnie tam znają wszyscy. Przypominam, że byłem zawodowym przestępcą i trząsłem tym miasteczkiem. To było prywatne miasto nasze. Mieliśmy wszystko w ręku. Wszystko. Łącznie z władzami. I teraz ja się nawracam, tak? Idę głosić Ewangelię. Wiecie, co ja robię? Ja w naszym ja pamiętam, wziąłem megafon, załadowałem go bateriami i poszedłem na rynek. Wiecie, to jest główne miejsce zgromadzenia ludzi w takim małym miasteczku. Wtorki, piątki i soboty są targi. Ja poszedłem z tym megafonem i ustałem, zacząłem głosić Chrystusa na tym targu. Najpierw ustałem na rogu, tak? Zacząłem śpiewać Jezus zwyciężył sam, z kolegą takim, no jeszcze Agata nie była nawrócona wtedy. Rozumiesz? Ja chodziłem do ludzi, podchodziłem i mówię, przepraszam, proszę Panią, że Pani sklep poprawię, bo to ja Pani ten sklep poprawię. Podchodziłem do innego, mówię, przepraszam, że z Tobą spałem, nie to grzech w ogóle, bo to tylko się trząsi. Bo uciekali przed na tym rynku przede mną jak przed głupkiem. Rozumiesz? Ale ja musiałem coś przełamać w sobie. Ja musiałem zbudować w praktyczny sposób coś, co mówił do mnie Bóg przez swoje słowo i przez swoje wewnętrzne prowadzenie. Skoro on powiedział, Artur, ja będę z tobą. Artur, ty nie głoś Ewangelię. Ja mówię, Panie, cholernie mi to w ogóle nie pasuje. Ale ja zbuduję fundament. Ja zbudowałem fundament. Dlatego jestem dzisiaj nie do zachwiania. Ludzie bo ty chodzą. Bo ty pyszny jesteś. Ja mówię, człowieku, ja nie jestem pyszny. Bo pycha to jest niezależność od Boga. Pycha, to jest najkrótsza definicja pychy. Niezależność od Boga. A pokora to jest zależność od Boga. Ani pycha, ani pokora nie mają umiejscowienia w charakterze człowieka. Rozumiecie? To, że ktoś jest człowiekiem, który nie ma wątpliwości, który jest bezwzględny, który idzie jak przecinek do przodu, nie to, że on jest pyszny. On po prostu jest silny w Duchu Świętym. Taki był święty Paweł. Silny w Duchu Świętym. Taki był Paweł. Taki był Smith Wigglesworth. Taka była Katrin Kuhlman. Tacy byli ci ludzie. Rozumiecie? Tacy byli, to silni w duchu. Ale oni musieli wziąć swoje przełomy, oni musieli połamać w swoim życiu rzeczy, które przeszkadzały im, tak? Poprzez to, że budowali silny fundament. Prawość. Taki element fundamentu. Prawość. Czyli funkcjonowanie w prawdzie pod każdym względem. Nawracam się do Boga w więzieniu, wychodzę, Agata jest nienawrócona. Przyjeżdżam do domu, mówi Agata, musimy wziąć ślub, ponieważ ja nie będę z tobą spał, bo to jest grzech spać bez ślubu. Ona mówi, idioto skończony, przecież mieszkamy ze sobą tyle lat, mamy dziecko 4-letnie, może zauważyłeś. Ja mówię, no to co? Mówię, albo za mnie wyjdziesz, albo nie dzieje się. A wyszedłem z budwa,
Człowieku, jesteś na jaramie na bawę, jak szczerbaty na sucharki. Rozumiem. Ty normalny, zdrowy pan, człowieku. Tak? Nie jestem w ogóle normalny, jestem normalny. I śpię, ale nie zdrowy. Po 2 miesiącach wychodzi za mnie zamąż. Cywilny ślub bierzemy. Parę dni później po ślubie mówię tak. A teraz musisz się nawrócić do Jezusa, bo się z tobą zwiąże. Ona mówi, no ty jesteś nienormalny. Oszukana. Rozumiecie? Że ona mi miała pokokardę. Pokokardę. Na jej oczach jestem chrzczony w Duchu Świętym. Na jej oczach spędzam godziny na modlitwach. Na jej oczach zmieniam w ogóle środowisko, tak? Wprowadzam w swoje życie fundamentalne rzeczy. Kładę życie za fundament. Widzę, że to jedyna szansa. Musisz życie położyć za fundament. Położyć życie za fundament oznacza wprowadzić w praktykę te rzeczy. Nie wiedzieć o nich. My wszyscy o nich wiemy, ludzie. Wszyscy wiemy o fundamentalnych rzeczach. Tak? Wszyscy wiemy, jak tutaj siedzimy. My tutaj nie jesteśmy dyletantami, ludzie. My tutaj chodzimy z Bogiem tyle lat. Wszyscy znamy słowo, nie znamy nikogo według ciała. Tak? Usiądź sobie w domu dzisiaj sobie ludzie. I zrób sobie rachunek sumy. I zobacz, czy jesteś w stanie zastosować taką samą formułę wobec osób, którzy są spokrewnieni z tobą, a wobec osób, które nie są z tobą spokrewnieni. Zobacz, czy jesteś w stanie odnieść się do swoich dzieci jak do obcych. Proszę. Posłuchajcie. Nasz syn jeszcze nie poznał Pana Jezusa. Od dziecka wychowywany w kościele. Ale się mu świadectwo. Po prostu nie oddał Panu Jezusowi swojego życia. Na Biblię, jeździł do kościoła, do 18 roku życia do kościoła jeździł. To taki miał wyraz. W namaszczeniu miał się być. Nie było. U nas nie było, czy się chce, czy się nie chce, czy dzieci chcą, czy nie chcą. I któregoś dnia jest sytuacja, że jest rozmowa Agaty z naszym synem. Ponieważ mieliśmy samochód. Mieliśmy takiego Saba i ten Sab chcieliśmy go sprzedać. To świetny samochód, ale weszliśmy do wniosku, że nie sprzedamy tego samochodu, tylko go damy do służby. I stworzymy nową ekipę ewangelizacyjną. I daliśmy ten samochód, naprawdę wspaniały samochód, dobry samochód. Daliśmy do służby w skórach, w automacie, w ogóle wiecie, piękny samochód. Daliśmy do służby. Jednemu człowiekowi od nas kościoła, który jest liderem jednej z grup ewangelizacyjnych, liderem tym technicznym takim, który ma na imię Daniel. I nasz syn, aha, a kiedy nasz syn chciał ten samochód na przykład pożyczyć, bo jeszcze nie miał swojego, to my mu nigdy nie chcieliśmy dać tego samochodu, żeby nie pojechał. I on usiadł za gatą i powiedział tak, mówi tak, jak ja chciałbym pożyczać sama, to nigdy nie chcieliście mi udać. A teraz oddaliście sama Damianowi z kościoła. Agata mu patrzyła w oczy, to jest nasz syn. I mówi tak, bo Damian jest moim bratem w Chrystusie, a ty nie jesteś. Fundamentalista. To jest fundament. Damian jest moim bratem w Chrystusie. Mówi matka do syna. A ty nie jesteś moim bratem w Chrystusie. Mówi to w miłości. Rozumiesz? Wiktor nie ma żadnego szalu. To jest najlepszy numer. W ogóle żadnego szalu, żadnej pretensji. Nic. Nie? To nie o to chodzi. Chodzi o to, bo on wie, że to jest prawda w ogóle, że to jest w ogóle prawdziwe, nie? On się wychowuje, on wie, jak to
On wie, co to jest. On wie, że my jesteśmy fundamentalistami. Że dla nas fundament to jest number one. Chcę, żebyś na to zaczął zwracać uwagę w swoim życiu. Kto na skalę zbuduje swój dom? On się nie zachwieje. Nie zachwieje ci się nic. Życie ci się nie zachwieje. Rozumiesz? Ja nie mówię o pójściu do nieba. Wszyscy idziemy do nieba. Nie mówię o pójściu do nieba. Do nieba to można nie zbudować fundamentu i też się do nieba pójdzie. To nie o tym mówię. Bo do nieba to pójdzie każdy, kto odda swoje życie Jezusowi. Rozumiesz? Niekoniecznie żyjąc jak należy potem na ziemi. Niestety źle powiedziałem. Oto Boża miłość. Oto Boża miłość. Ale tu nie chodzi, że się do niego pamięci. Rozumiecie? Tacy, co nie zbudowali swojego życia na fundamencie prawidłowo, tak? Po prostu nie otrzymają nagród. To jeszcze nie rozumieją tego, bo to jest. Bo to, że się do nieba idzie, to jest człowiek. Niebo to jest potężny temat. To, że się idzie do nieba, to znaczy wszyscy nawet będą równo. Bo niebo to nie komuna, to znaczy. Tam będą ci, którzy otrzymają koronę, którzy będą zarządzali. O tym mówi Pismo Święte, nie? Nie, to wiecie, to w Nowym Świecie tam nie będzie. Bo wszyscy latamy, rozumiesz, jak hibisi w ogóle, wiesz. To absolutnie. Absolutnie. Hierarchia, bo Bóg jest Bogiem hierarchii. To jest hierarchia, a nie hipis. Tak? I będą ci, którzy będą zarządzali kosmosami, a będą ci, którzy na miodle będą tam jechać. W tym niebie. Wszyscy w niebie, ja wiem. Tylko ci do Jezusa nie przyjęli do piekła. Ale tu chodzi o coś innego. Chodzi o to, żeby życie na ziemi, tak? Po pierwsze przyniosło nam nagrodę, później w niebie, a po drugie, żebyśmy naprawdę przynieśli chwałę Bogu. No a po trzecie, żebyśmy byli szczęśliwi ludzie. Bo chrześcijanin, jak jest nieszczęśliwy, to jest niesprawny życiowy. Zobacz, jeżeli jesteś nieszczęśliwy w domu, jeżeli jesteś nieszczęśliwy w relacjach, no to weź jakie. No proszę cię bardzo. Jak w domu masz na przykład piekło, tak? No to przecież ile ty musisz walczyć w duchu, żeby iść i głosić Ewangelię innym ludziom? No proszę. Ja wiem, że ty to przejdziesz, przetrwasz, ale jak ci ciężko, prawda? No ciężko, no nie można powiedzieć, że to jest lepiej. Budujmy mocne, fundamentalne życie chrześcijańskie. Chcę wam o tym powiedzieć, ponieważ oczy wasze zawsze będą odwracane na rzeczy, które nie są, które są górnolotne. To jest niesamowite, że ludzie, którzy nie chcą budować fundamentu, szukają górnolotnych rzeczy. Górnolotnych rzeczy. Rozumiecie? Biegają za prorokami, szukają, co prorocy powiedzą. Wiesz? No i mówię, mi prorok powiedział to. Ja mówię, no powiedz, co ci prorok powiedział. No to i to. Ja mówię, ale no to on ci powiedział tak jakieś zwykłą taką rzecz, taką pod tytułem, że białe jest białe, a czarne jest czarne. No ale to prorok. Ja mówię, no ale to jest napisane w Piśmie Świętym też. Wiesz? Zwykłym za 90 zł, takim dużym wydaniu, duże litery. Można przeczytać dokładnie to samo, co chodzi o ten prorok. On mi powiedział, że ja jestem dla Pana szczególny taki. No to tutaj też jest napisane. To nie jest szczególny. I że Pan mnie tak bardzo, bardzo, bardzo kocha. Panie prorok, nie wiedział. I to, ja mówię, to napisane jest, że tak jest. To w ogóle wie, to ludzie nie rozumieją tego, że to się, że era proroków, że Ducha Świętego, no bardzo przepraszam. Największy prorok mieszka w tobie. Są prorocy, tak? Moja żona jest prorokiem. Są prorocy, ale to jest zupełnie inny ruch proroczy, to jest zupełnie inna rzecz, tak? Ale kiedy nie ma fundamentu budowanego, to się sięga po dziwne rzeczy. Po dziwne sprawy, po dziwne nauczania i też po dziwne w ogóle zachowania różne. Fundament pomoże ci ukrzyżować ciało. Fundament pomoże ci wzrastać pod każdym względem w Duchu Świętym. Fundament pomoże ci mieć pieniądze. Fundament pomoże ci być zdrowym. Fundament pomoże ci wyjść ze zranień, które zostały ci zadane w ciągu twojego życia na duszy twojej. To fundament ci pomoże, bo te sformułowanie, no to Bóg mi pomoże.
To jest w ogóle taki duży slogan, wiecie, to takie, no pomoże Ci Bóg, ale jak? Bo ja bym chciał, jak Bóg mi pomoże? Rozumiesz, jak ten Bóg mi pomoże? Bo taka gadka, że Bóg pomoże, to ja to słyszę od wielu ludzi, wie, Bóg mi pomoże. Ale Bóg Ci pomoże przez to, że pokaże Ci, jak zbudować swój dom. Właśnie ten Bóg mówi, kto nas stale zbuduje ten swój dom. To ten Bóg mówi do Ciebie. Oto taki jest sposób Jego pomocy. Kto na skale zbuduje swój dom, ten odniesie sukces. Ten mnie uwielbi prawidłowo. Ten będzie szczęśliwy. Ten dostanie koronę w niebie. To ten. Potem, to ja nie wiem, jak Ty dalej będziesz sobie rósł, ale będziesz rósł już na fundamencie. Różne są domy. Jedne mają taki kształt, inne inny kształt. Różne są służby, różne są powołania. Ale jeżeli fundament jest mocny, wiecie, u nas w Kościele w Warszawie jest masa różnych ludzi w służbach. Jedni mają takie służby, inni mają takie. Rozumiesz? Jak ja rozmawiam z biznesmenami, rozmawiam z takim innym biznesmenem i mówię do niego, bo on mówi, wiesz, taką mam trudność w ewangelizowaniu, ja mówię do niego, posłuchaj mnie, a kto Cię powołał, żebyś Ty chodził i ewangelizował na ulicy? Głoś Chrystusa każdemu, komu możesz. Ale nie wchodź w te zorganizowane działania ewangelizacyjne. To co mam robić? Ja mówię, a co ty najlepiej w życiu robisz? No pieniądze najlepiej zarabia. Ja mówię, tylko dorobiam człowieku pieniądze. I przynoś w ogóle kapustę do kościoła. A ja tą kapustą tak rozporządzę, tak, żeby ci ewangeliści przyprowadzali, tak, za pomocą tych pieniędzy ludzi do Królestwa Bożego. Ja już się tym zajmę. Ty zarabiaj szwar. Mamy wstawienników, tak? Którzy się do nikogo nie odzywają i siedzą gdzieś cicho, ale to są tytanie modlitwy. Oni, wielu z nich nie usiądzie z tobą i nie pogada sobie po prostu. Niektórzy tak, a niektórzy nie. Tak? Ale on jest w stanie się modlić 8 godzin dziennie. I pisze do mnie SMS-a, jak mi przywali jakąś informację, to jest informacja jak z człowieku z dziennika telewizyjnego, z wydarzeń. Będzie tak, jak okej. Ile oni ludziom już życie uratowali, ci wstawiennicy. Życia fizycznego. Każdy ma inne powołanie, każdy ma też inne życie. Domy są różne, ale fundament musi być ten sam. Mocny, silny. Nie dajcie się wkręcić nigdy w coś, co w ogóle przeczy. Bo jeśli zbudujecie na piasku, to się rozpadnie. Bo to dzisiaj jest dobrze, jutro nie najlepiej. Dzisiaj chodzisz w wierze, a jutro masz sam. I trzeba zastosować inną formułę. I nie możesz cofać się do wczorajszego dnia i mówić, o wczoraj tak się żyłem mocno i miałem, a dzisiaj mam chaos i zamęt. Wiecie, ludzie nasi wrócili teraz z Woodstocku. Byli na Woodstocku, na tym największym zgrupowaniu rokowym. I pojechali na trzy samochody. Przyprowadzili masę ludzi do Jezusa. Masę ludzi. W ogóle przed ich namiotem kolejki stały. Kolejki. Do uzdrowień, do przyjęcia Jezusa. Szok. To nie były tam 3-4 osoby. Oni już w pewnym momencie stracili rachunek. Ile osób oddaje się Jezusowi. Ile osób jest uzdrawianych. Głuchych, różnych. To jest szok. Ale kiedy oni wrócili z tego Woodstocku, teraz w niedzielę, tak? I poprosiliśmy, kto potrzebuje, żeby wyjść do modlitwy, tak? Kiedy kładliśmy na nich ręce, tak? To demony od nich odchodzili, bo oni tam zostali zainfekowani. Ludzie, którzy przyprowadzali innych do Jezusa, wielu z nich leżało na ziemi, wiło się, tak? I demony z nich wychodziły. Dlatego, dlaczego? Wiecie, tam jest milion patronów. Rozumiesz? Na jednym miejscu. Milion patoli. Tak patologicznych głów, że się chwalę nie mieści. To jest największe zgrupowanie demoniczne, jakie jest w Polsce, jeżeli chodzi o zgrupowanie ludzkie. Nie ma większego zgrupowania. To jest Woodstock. Tak? Tam ludzie szygają i się topią we własnych żygach. Rozumiesz? To jest szok w trakcie. Tam nie pojedziesz, wiesz, tam się musisz przygotować, że idziesz głosić, a tam chodzą z gołymi tyłkami, w ogóle wiesz. Idziesz głosić się Chrystusem. Widzicie, mówi, to musi być dla Ciebie normalne.
Ale ponieważ my mamy fundamentalne podstawy, to my wiemy, że to jest normalne. Czyli na przykład coś się nazywa duchowy tryb. Że idziesz, głosisz Chrystusa przez parę dni w takim w ogóle Sajgonie, a potem tak naprawdę w duchu na tobie powstaje jakby taka w ogóle mgła. Ty masz zamęt, zamieszanie. Wczoraj przyprowadziłeś 40 ludzi do Jezusa, a dzisiaj ty w ogóle siedzisz i płaczesz i depresja do ciebie przychodzi. I ty mówisz, co tu się stało? Wczoraj w takiej mocy chodziłem, a dzisiaj? A dzisiaj trzeba inną metodę zastosować. Ani twoja wiara nie opadła, ani Duch Święty od ciebie nie odszedł. Nic z tobą nie jest złego. Zamieniamy modlitwę wiary na przykład na modlitwę poddania, tak? Nakazujemy demonicznym siłom, które przyszły jako duchowe, byłaby odeszły teraz od nas. I to jest normalne. Wczoraj ty uwalniałeś, dziś ty jesteś uwalniany. I lecisz dalej. Nie ma chrześcijańskich ramów. Nie istnieją tacy ludzie. Chcę, żebyście dowiedzieli fundamentalne rzeczy. Nie bójcie się tego. Nie dajcie też się odłupić wszelkim dziwactwom. Ani religijnym, ani światowym. Różnym dziwnym nowoczesnością. Kościół to duchowy produkt. To nie jest liberalna grupa ludzi. To nie religijna grupa ludzi. To duchowy produkt. I w tym momencie, kiedy tak będziecie funkcjonować, to macie pełną gwarancję od Boga, że dom wasz się nie zachwieje, bo on to powiedział. Kto na skale zbuduje swój dom? Ani woda, ani wiatr nic go nie ruszy. Moja matka jest 49 rocznik. Nadal pracuje, choć nie musi. Pracuje. Jeszcze normalnie, fizycznie pracuje. Pracuje dlatego, że zarabia dużo pieniędzy. I chce szerzyć Królestwo Boże tych pieniędzy. O. Zarabia dużo, bo nie zarabiała mniej, to by było nie prawda. Zarabia dużo, bo też jest człowiekiem złamanym. Każdego dnia od lat, za wyjątkiem soboty, widzę, jak wstaję na tyle wcześnie, od 4:30 moją matkę modlącą się do Boga. Każdego dnia, to wstawię. 4:30. Nigdy się nie skarży. Nigdy nie narzeka. Położyła całe swoje życie. Jest cichym, starszym człowiekiem. Rozumiecie? Dostanie koronę. Ma położony fundament. Po prostu. Nie ma. Chce się, nie chce. Jeszcze nikt nie czeka od mojej matki tekstu, o, dzisiaj mi się nie chce modlić. 4:30. Każdego dnia. Rozumiecie? To jest to. To jest to. Stanie mnie. Chociaż ja modlę się. Ja chcę, żeby te słowa, które są traktowane przez ludzi jako twoje słowa. Chociaż ja modlę się, aby nikt nie został wykradziony z tych słów. Duchu Święty, niech twoja mądrość, która jest w ludziach, przenika na ich duszę, jak ich umysły, przyjmują tą mądrość teraz. Niech to, co ty wkładasz przez te słowa w nich, pracuje i wyda stukrotny plon. Ja nakładam krew Jezusa na nich i odważam, że nic nie zostanie wykradzione. Amen.